Varieté Film Show to okazja do przypomnienia sobie największych filmowych szlagierów w nowych, ciekawych aranżacjach. Prapremiera dziś i o tym już za chwilę Łukasz Sobieszkoda i jego goście. Trwają ostatnie próby przedstawienia, nowego przedstawienia. No właśnie, panie dyrektorze, co to będzie? Tytuł sobie taki wymyśliłem i został zaakceptowany przez cały mój zespół. Varieté Film Show. Wynika to z tego, że kiedyś będąc pedagogiem w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie na Wydziale Wokalno-Aktorskim, na egzamin z piosenki wymyśliłem sobie, że zrobię z nimi piosenkę filmową, ale to było podyktowane również jakby dydaktycznymi, że tak powiem, przesłankami, żeby oni po angielsku oryginalnie, a to się przydaje dzisiejszym aktorom, bo ten język jest używany we wszystkich programach rozrywkowych, aby zrobić piosenkę filmową, ponieważ jej piękno, urok jest no ponadczasowy. Pomyślałem sobie, jeżeli będę kiedyś miał możliwość prowadzenia tego teatru, o który tak długo walczyłem, to zrobię już z zawodowymi aktorami właśnie tę piosenkę filmową. Często się mówi, dlaczego nie ma w Krakowie spektaklu anglojęzycznego, przyjeżdżają turyści, prawda, zjazdy, szczyty. Więc pomyślałem sobie, zrobimy niespodziankę, zadedykujemy mieszkańcom Krakowa i turystom no piosenkę internacjonalną. Zresztą to jest o tyle ciekawe, że są nasze nowe aranże, że mamy możliwości pokazania naszej wersji, naszego odczytania i naszej prezentacji i wizji wszystkich wybranych tutaj utworów. When I'm Jak pan kompletował obsadę? O, proszę pani, ja miałem duże szczęście, dlatego że tutaj tuż przed produkcją Legalnej Blondynki z Józefowiczem urządziliśmy casting i większość z tych ludzi, którzy występują tutaj na scenie w tym spektaklu, to są ludzie, którzy przeszli już ten chrzest, zaczynają tworzyć wspaniały zespół i myślę, że są doskonali w tym, co robią, naprawdę. Ona za krótkie rękawy. I to niedobrze wygląda. I wtedy to faktycznie wygląda, jakby to była przypadkowa na niej marynarka. Damy radę. Damy radę. Co się dzieje teraz, jak schodzi Nick? Blackout. Małgosia Obczowska, jak widzieliśmy, miała szansę zobaczyć próby na żywo, porozmawiać z dyrektorem. A ja też mam dwójkę ludzi niezwykłych. Z jednej strony pani Agnieszka Krajewska od spraw marketingu. Dzień dobry. Z drugiej strony Nick Sinclair, człowiek orkiestra, chyba mogę powiedzieć, wokalista, aktor, gwiazda, film show. Dzień dobry. Chyba mogę. Dobrze, to w takim razie pani Agnieszko, pierwsze pytanie do pani jako osoby, która zajmuje się marketingiem. Chyba niewiele roboty w tym teatrze, bo jak widzę, to się cały czas wszystko wyprzedaje i cały czas zachęcacie ludzi w taki sposób, że no chyba każdy kupuje te bilety. Staramy się bardzo. Nowy teatr, więc nowe wyzwania. Rzeczywiście bardzo, bardzo ciepło jesteśmy przyjmowani nie tylko w Krakowie, ale też w całym regionie, właściwie w całej Polsce, bo goście mamy, przyjeżdżają do nas z całego kraju. Są tak sympatyczne postacie, które mamy na scenie, myślę, że podbijają ten sukces. Bo rzeczywiście można mówić o sukcesie Teatru Varieté. W tym momencie nowy projekt. Dzisiaj będzie prapremiera, jutro grand opening, czyli wielkie, wielkie otwarcie, premiera. Proszę powiedzieć, bo z jednej strony to jest tak, że jak mawiał inżynier Mamioń w filmie Rejs, właściwie to, co już znamy, słuchamy, lubimy. Ale z drugiej strony jest tak, że ktoś zawsze może powiedzieć, a kurczę, no tamta wersja mi się bardziej podobała. I to też jest chyba ciężko, żeby zachęcić słuchacza, odbiorcę do tego, żeby
po prostu polubił tą naszą wersję. Jeżeli tak idziemy w cytaty, to jeszcze przypomnę taki, że jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził. Natomiast rzeczywiście lubimy te piosenki, które znamy, ale to, co tutaj jest nowego, no bo to nie jest tak, że odtwarzamy wiernie to, co było. To są przede wszystkim nowe aranżacje muzyczne, fantastyczne, instrumentalne, nowe aranżacje wokalne. No i do tego dodajemy jeszcze show, czyli taniec, czyli wygląd tych przeuroczych ludzi, którzy na scenie ten spektakl tworzą, choreografia, kostiumy, no to wszystko składa się na niezwykłe widowisko, naprawdę. Te piosenki są bardzo istotne. Ja do tej pory cały czas od wczoraj nucę piosenkę Nika, nie mogę powiedzieć. No właśnie, ale niezwykłe widowisko. Nik, jesteś z nami. Widzieliśmy cię przed chwilą tam w tych przebitkach z próby. Możemy prosić o jakąś próbkę tego, czego się będziemy mogli spodziewać w teatrze? Wiem, że jeszcze mają. Dzień dobry wszyscy. When a man loves a woman, can't keep his mind on nothing else, no. He'd trade the world for the good thing he's found. If she's bad, he can't see it. She can do no wrong, no, no. Turn his back on his best friend if he puts her down. Jeżeli chce się więcej, zapraszam serdecznie. Dzisiaj, jutro, pojutrze. No proszę, lepszego zaproszenia chyba nie potrzeba. Proszę Państwa, teatr Varieté, Varieté film, show. Nic dodać, nic ująć, trzeba po prostu zobaczyć. Zapraszamy bardzo gorąco. Zapraszamy.